W trakcie zimnej wojny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na arenie międzynarodowej stały się ważne kraje trzeciego świata, a do tego pojawił się kolejny istotny gigant. Jaki? Zapraszam. Na Kubie rządził Batista. Doszedł on do władzy w bardzo nietypowy sposób. W 1933 roku przeprowadził zamach stanu, obalając dyktatora Gerardo Machado. I powołał rząd, w którym oficjalnie nie posiadał władzy, lecz praktycznie ją sprawował. W 1940 roku został prezydentem, a po czterech latach przegrał wybory. Wtedy udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zafascynował się północnym krajem. Na Kubę powrócił w 1952 roku, czyli w trakcie zimnej wojny i bez krwawo przejął władzę. Później sfałszował wybory i tak został ponownie prezydentem Kuby. Co zrobił złego? Kubeł przerobił na El Dorado dla Amerykanów. Zjeżdżały tam gangi, handlarze narkotyków, otwierano kasyna, totalne Las Vegas. Raj na ziemi, ale dla Amerykanów. Nie było wtedy szkół, szpitali, przedsiębiorstw, wszystko szło na rozrywkę dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Była to taka wyspa, wesołe miasteczko. Poważny problem zaczął pojawiać się, kiedy studenci zaczęli protestować. Batista więc krwawowe protesty rozpędzał. Na mocy ustaw wprowadzonych przez Batistę dokonywano zabójstw ludności cywilnej oraz tortur w celu uzyskania informacji o przywódcach opozycji. Prawdopodobnie w trakcie rządów dyktatora zginęło 20 tysięcy Gubańczyków. Batista utrwali swojej więzi zarówno z zamożnymi elitami, jak i Stanami Zjednoczonymi. Zerwał również stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim, tłumił i prześladował związki zawodowe i rozbijał miejscowe organizacje socjalistyczne. Po pierwszym poważnym proteście, do którego doszło w lipcu 1953 roku wielu młodych przeciwników rządu zostało aresztowanych. Dwa lata później w ramach amnestii odzyskali wolność. Jeden z nich zorganizował ruch 26 lipca, który lada moment miał Zmienić świat. Tym kimś był Fidel Castro, który wraz ze swoim bratem Raulem oraz przyjacielem, lekarzem Ernesto Che Guevara, przygotowali atak na Kubeł. Program grupy głosił hasła rewolucji demokratycznej i narodowej, obalenia dyktatury, przeprowadzenia reformy rolnej i organizacji powszechnych wyborów. Rewolucjoniści głosili też radykalny nacjonalizm. W grudniu 1956 roku do wybrzeży Kuby przybił jacht Granma, który przypłynął z Meksyku. Na jego pokładzie znajdował się Fidel Castro i jego bojownicy. Co prawda inwazja nie udała się i pierwszą bitwę przegrano, ale potem rewolucjoniści schronili się w górach Sierra Maestra, gdzie powołano armię powstańczą. Już w 1957 roku dołączyło do nich wielu Kubańczyków, mających dość rządów Batisty, który jakby nie patrzył, był amerykańskim pupilkiem. Wiosną 1958 roku doszło do jednej z największych bitw w historii tej rewolucji, bo 800 rewolucjonistów pokonało w bitwie pod El Gige 10 tysięcy żołnierzy reżimu. 1 stycznia 1959 roku rewolucjoniści zajęli Santa Clara wygrywając tym samym wojnę zaś jeszcze tego samego dnia Batista i inni przywódcy reżimu uciekli z kraju. 16 lutego 1959 roku Castro objął stanowisko premiera. W lipcu formalnie władza przeszła w ręce Castro i armii Powstańczej. Rząd rewolucyjny został uznany przez państwa socjalistyczne, a także Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię. Rząd ten w 19. W 1960 roku znacjonalizował gospodarkę, wywłaszczając przy tym przedsiębiorstwa należące do kapitału amerykańskiego. Do roku 1961 administracja amerykańska izolowała rewolucyjny rząd Kuby. Kiedy jednak stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych po Eisenhowerze zajął John Kennedy, nadeszła zmiana. Chciał on przywrócić Kubę Stanom Zjednoczonym, bo choć ta nigdy politycznie do Stanów nie należała, to gospodarczo była dla nich rajem, jak już wspominałem. Kennedy 17 kwietnia 1961 roku dokonał inwazji na wyspę. Nazywa się to Inwazja w Zatoce Świń. Dokonali tego amerykańscy najemnicy wyszkoleni przez CIA. Celem operacji było utworzenie tymczasowego rządu kubańskiego, który z kolei miał się zwrócić do amerykańskiego rządu o pomoc militarną w obaleniu rządu Fidela Castro na rzecz Batisty. Ten zaś w nadgorliwy sposób reprezentował i chronił interesy amerykańskie na wyspie. A żeby nie spotkać się ze światową krytyką opinii publicznej, tylko taka opcja była brana pod uwagę ze względu na fakt, iż w Konstytucji, w instytucji kubańskiej widniał zapis, że jedynie w uzasadnionych sytuacjach i na wyraźną prośbę rządu obce wojska mogły interweniować na terytorium Kuby. Kubańskie siły zbrojne zwyciężyły niszcząc siły inwazyjne w ciągu trzech dni. Wielu amerykańskich najemników dostało się do niewoli. Ten fakt większość witryn czy mediów pomija, gdyż niechlubną historią było wypłacenie przez Stany Zjednoczone gigantycznego odszkodowania zajęców pojmanych w Zatoce Świń. Była to wielka porażka Stanów Zjednoczonych, a zarazem wielki krok dla Kuby, gdyż w trakcie inwazji Che Guevara zmodernizował armię kubańską, sprawiając, że była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, zaś Fidel Castro zrozumiał, że aby zabezpieczyć się przed Amerykanami musi zawrzeć sojusz ze Związkiem Radzieckim. Kiedy Kennedy zdał sobie sprawę, że militarnie Kuby nie pokona, chciał ją zniszczyć politycznie. Jak? Jeszcze bardziej brutalnie. Pod obcymi flagami planował organizowanie zamachów terrorystycznych, które miały doprowadzić do chaosu na Kubie. Wtedy Amerykanie mogliby wkroczyć w ramach misji stabilizacyjnej. Jednym z takich zamachów było wysadzenie La Cobre. To właśnie na pogrzebie ofiar wykonano to zdjęcie. Dodatkowo wykonano wiele prób zamachu na życie Fidela Castro. Kiedy to nie poskutkowało, Amerykanie rozpoczęli kampanię terrorystyczną w Stanach, za którą chciano oskarżyć Kubańczyków. Planowano wywołanie paniki w Miami, Nowym Jorku, a nawet w Waszyngtonie. Fidel Castro dokonał jednak dużo lepszego posunięcia. W lipcu 1962 roku do Moskwy przyjechała delegacja z Kuby, której przewodniczył Raúl Castro. Prawdopodobnie wtedy zapadła decyzja o wysłaniu na Kubę radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi. Nikita Chruszczow postanowił wykorzystać sytuację odejścia Eisenhowera, niezwykle doświadczonego polityka oraz pojawienie się nowego, niedoświadczonego w polityce międzynarodowej Kennedy'ego. Chruszczow zamierzał załatwić dwie najważniejsze sprawy za jednym zamachem. W Europie uszczelnić blok państw socjalistycznych, zaś w Ameryce, odzyskać przewagę. Kennedy szukał kontaktu z Chruszczowem i chciał się jakoś z nim spotkać. Chruszczow zgodził się na spotkanie w czerwcu 1961 roku w Wiedniu, ponieważ chciał poznać człowieka, któremu rzucał wyzwanie. To spotkanie utwierdziło Chruszczowa w przekonaniu, że w starciu z Kennedym będzie mógł pozwolić sobie na więcej niż przewidywał. Rozpoczął się tak zwany kryzys kubański. Rosjanie wysłali na Kubę rakiety nuklearne, gdyż Castro wierzył, że ich obecność uchroni wyspę przed kolejną amerykańską inwazją. Prezydent Kennedy skierował w rejon konfliktu znaczne siły morskie z rozkazami przechwycenia statków wiozących zaopatrzenie radzieckich baz na Kubie. Zapowiedział, że będzie zatapiał radzieckie okręty i atakował przeciwnika bez skrupułów. Czemu to zrobił? Przecież to była prawie że deklaracja wojny. Otóż Kennedy posiadał w Moskwie swojego specjalnego agenta, który przekazał, że Rosjanie tak naprawdę nie są gotowi na wojnę, a ta wielka potęga eksponowana przez Związek Radziecki to tak naprawdę tylko eksponowanie się. Tym agentem był Oleg Pieńkowski, który donosił, że Rosjanie nie są silni. 1 października 1962 roku na Kubę wyruszyły okręty radzieckie wypełnione bronią, w tym nuklearną. Wszystkie radzieckie okręty zostały wykryte przez amerykańskie siły podwodne. Dodatkowo owe transportowce były eksportowane przez radzieckie wojskowe łodzie podwodne. Wszystkie zostały również wykryte przez Amerykanów, a następnie ostrzelane niegroźnymi pociskami, które jedynie zmuszały do wynurzenia się. Wojska Kennedy'ego przechwyciły owe łodzie podwodne i kulturalnie w połowie listopada statki transportujące radzieckie pociski balistyczne na Kubę zostały zwrócone do Związku Radzieckiego, a trzy operujące jeszcze pobliżu Kuby okręty otrzymały rozkaz powrotu do bazy. Chruszczow zgodził się na usunięcie rakiet w zamian za zobowiązanie USA, że nie dokonają inwazji na Kubę. Kuba nie była jedynym mniejszym państwem, w którym działały mocarstwa zimnej wojny. Konflikt dotknął również Iranu. Rządził tam demokratyczny premier Mohammad... Mossadegh. Starał się on ograniczyć absolutną władzę szacha, co gwarantowała Konstytucja z 1906 roku. Dzięki jego polityce Iran stał się krajem demokratycznym. Dokonana została również nacjonalizacja irańskiego przemysłu naftowego, kontrolowana wcześniej przez rząd Wielkiej Brytanii. Do Iranu w 1953 roku trafili amerykańscy i brytyjscy agenci. Podsycali oni niepokój i wraz z zmanipulowanymi puczystami dokonali przewrotu. Zamach stanu przeprowadzony został przez jednostki wojskowe generała Zachdiego. W wyniku zamachu szach Mohamed Reza Pahlavi mógł dalej rządzić krajem jako monarcha absolutny. Czyli jak widzicie, Amerykanie nie zawsze nieśli demokrację, raczej nieśli to, co im się podobało. A mając władzę absolutną poprzez monarchię, w Iranie mieli kolejne państwo, z którego można było przeprowadzić atak na Związek Radziecki, a przy okazji potężne złoża ropy naftowej. Podobna sytuacja była w 1954 roku w Gwatemali. Korporacje i rząd amerykański od początku wspierały gwatemalskich dyktatorów, którzy w zamian odwdzięczali się im licznymi koncesjami gospodarczymi. Pierwszym z takich dyktatorskich prezydentów był Manuel Estra Cabrera z politycznych kręgów liberałów. Cabrera przyjął despotyczne metody rządów, a swoich rywali eliminował drogą zabójstw. Złe położenie robotników doprowadziło do wybuchu licznych strajków, które były brutalnie tłumione z Wojsk. Pierwsze wolne i demokratyczne wybory prezydenckie, które wygrał chrześcijański socjalista Juan Jose Arevalo Barmejo w 1954 roku, bardzo nie spodobały się Amerykanom, gdyż ten był przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Takim sposobem 18 czerwca 1954 roku Castillo Armas wraz z 400 bojówkarzami przekroczył granicę Gwatemali ze strony Hondurasu. Broń spiskowców została dostarczona oczywiście przez CIA, które przeszkoliło puczystów w obozach w Nikaragui i w Hondurasie. CIA przeprowadziło równocześnie akcję propagandową. Na cały kraj emitowano audycje radiowe, które fałszywie informowały o tym, że siły Castillo Armasa Wyzwoliły Gwatemalę spod rządów Arbenza. Pucz wywołał długoletnią destabilizację kraju i pośrednio wpłynął na wybuch długoletniej wojny domowej między wojskami reżimowymi a partyzantką. Zimna wojna dotknęła niestety też Afryki. Rok 1960. W chwili nadania niepodległości 30 czerwca 1960 roku prezydentem Konga został Joseph Kasawabu, a premierem Lumumba. Obaj politycy już w przeszłości rywalizowali ze sobą. Za ich rządów Kongo zaczęły wybuchać powstania. Premier, chcąc ustabilizować sytuację, zwrócił się o pomoc wojskową do ONZ. Pomoc była niewystarczająca, przez co rząd zwrócił się do Związku Radzieckiego. Niezadowolony z radzieckiej pomocy prezydent Kasawubu zdymisjonował Lumumbę. Ten proklamował rząd Ludowej Republiki Konga i tutaj już widzicie o co chodzi. Lumumba został wsparty przez komunistów, a Kasawubu... Przez NATO. Rząd Kasawmubu doprowadził w 1962 roku do rozbicia rządu Ludowej Republiki Konga. W październiku 1963 roku Lumumbiści powołali Narodowy Komitet Wyzwolenia. Lumumbiści wykorzystali to, że w czerwcu 1964 roku siły ONZ wycofały się z kraju i wywołali antyrządowe powstanie. Na wschodzie kraju z kolei działało zgrupowanie partyzanckie, którego wsparła setka kubańskich żołnierzy dowodzonych przez Che Guevara. Oficjalnie stłumiono rebelię, lecz sytuacja w Kongo do dziś jest bardzo napięta. Problem z komunistami mieli też Francuzi w Indochinach. Wietnam włączony został do Indochin francuskich w drugiej połowie XIX wieku. Podczas II wojny światowej kraj przejęli pod swoje panowanie Japończycy, lecz pozostawali oni pod administracją francuskiego rządu Vichy. Gdy w 1945 roku Japonia chyliła się ku upadkowi, Wietnamczycy uznali, że jest to sprzyjająca okazja do zdobycia niepodległości, czemu sprzyjał prezydent Franklin Roosevelt. Jednak w kwietniu 1945 roku Oswald zmarł jego plany związania Wietnamu z USA nie zostały zrealizowane. Jak się domyślacie, zaczęły powstawać wietnamskie bojówki komunistyczne wspierane przez Związek Radziecki, chcące się wyzwolić z francuskiej okupacji. Konflikt trwał od 1946 do 1954 roku. Klęska wojsk kolonialnych przesądziła o losach zmagań o panowanie nad Wietnamem. Społeczeństwo francuskie nie chciało więcej rozlewu krwi i dalszych ofiar. Strony konfliktu po przeprowadzonych w Genewie rokowaniach musiały podpisać Układ, który podzielił indochiny francuskie na cztery niepodległe państwa. Wietnam podzielony został na dwie części według XVII Równoleżnika, Komunistyczną Demokratyczną Republikę Wietnamu na Północy oraz Republikę Wietnamu na Południu, który to Stan miał ulec zmianie w roku 1956 po przeprowadzeniu w obu częściach referendum zjednoczeniowym oraz powstał również Laos i Kambodża. Na koniec wspomnę o ruchu państw niezaangażowanych. Był to ruch, który przewodniczył Gandhi. Owy ruch skupiał ponad 100 państw, które były neutralne. Zobowiązały się nie popierać żadnego z mocarstw zimnej wojny.